Co, szukasz męża? Licealistka zamieszcza w internecie ogłoszenie, że szuka bogatego męża. Wkrótce umawia się z wymarzonym kandydatem. Jak wyjdziesz za mnie? Zdecydowanie tak. Zakochany w dziewczynie kolega wyznaje jej miłość i oświadcza się. Kocham cię. Nie rozumiem jej. Woli jakiegoś obcego kolesia ode mnie? Ty świnio. Mężczyzna okazuje się oszustem. Życie. Zabrałeś mi dziewczynę i opaskę kapitana, ale do tego meczu... Mnie nie odsuniesz, rozumiesz? Kapitan drużyny piłkarskiej ulega poważnemu wypadkowi. Marcin! Piernicze, Robert, co ty mu zrobiłeś? Obudź się! Sam się przewrócił! On cię bronił, a ty mu rozwaliłeś głę! Koledzy oskarżają Roberta i postanawiają się zemścić. A co jak się Marcin nie obudzi, albo obudzi się i nic nie będzie pamiętał? Zamknij mnie do więzienia, ja jestem niewinny. Osiemnastoletnia Lucyna Kruczek, uczennica licealnej klasy 3A, bardzo często kłóci się z ojcem o pieniądze. Uważa, że on nie rozumie jej potrzeb i lekceważy je. Dziewczyna nie może się doczekać, kiedy wyprowadzi się z domu i uniezależni od rodziców. Ile? 100 zł. Po wypłacie. To samo mówisz tydzień temu, 2 tygodnie temu. Ty zawsze jesteś przed wypłatą. Proszę cię, daj mi spokój. Mamo, powiedz mu, żeby dał mi pieniądze. Ja też nie mam na krem. Popatrz, na resztkach jadę. No ale wszyscy w mojej klasie już zapłacili, tylko nie ja. Widzisz, dziewczyno, zobacz. Puste. Nie mam. Skąd ci wezmę? A zresztą, kochanie, jeżeli ci się tylko cośkolwiek nie podoba, to zawsze możesz się wyprowadzić. Przecież podobno jesteś już dorosła. Nie mów tak do niej. Słuchaj, mówiłem, niech idzie do zawodówki, nie wiem, na sprzedawczynię, kelnerkę. Już by teraz pracowała. To nie, ona się uparła, że pójdzie do liceum. A teraz jeszcze ma pretensje o kasę. Dobrze, że dziewczyna ma ambicje. Słuchaj, jeszcze nie słyszałem, żeby się ktoś kiedykolwiek i ktokolwiek, żeby się najadł ambicjami. Nie słyszałem. Więc albo niech idzie do roboty, albo lepiej, niech sobie poszuka bogatego męża, co jej będzie sypał kasą. I tyle. Żebyś wiedział, że tak zrobię. Ojciec zawsze robi mi problemy o pieniądze. Tak jakby utrzymywał mnie za karę. Dłużej tego nie wytrzymam. Muszę się od niego uwolnić, bo inaczej zwariuję. Muszę się jak najszybciej wyprowadzić z domu. Licealistka postanawia znaleźć sobie bogatego męża. Zamieszcza w internecie ogłoszenie na portalu randkowym. Uważa, że to najlepszy sposób na jej problemy z ojcem i brakiem pieniędzy. Lucynę obserwuje Tobiasz Grabowski, kolega z klasy, który od dawna jest zakochany w dziewczynie. Pogięło cię. Za młoda jesteś, żeby się hajtać. No, daj spokój, wytrzymasz jeszcze trochę w domu. Łatwo ci mówić, bo masz fajnych rodziców. A mi ojciec żałuje pieniędzy nawet na komitet rodzicielski. No przecież pożyczę ci na ten komitet, ale z tym ogłoszeniem to głupi pomysł. Tobiasz ma rację, to debilne. A jak dla mnie, to nieźle kombinujesz, dziewczyno. Masakra. Zdecydowanie to pierwsze. Dzięki, przynajmniej ty mnie rozumiesz. Poszło. Teraz tylko czekać na oferty. Chodźmy do sklepiku. Czekaj, Lucy, możemy pogadać? O co chodzi, Tobiasz? Ty serio szukasz tego męża? Bo co? No, nie rób tego, proszę cię. Nie rozumiem, co ci zależy? Chodźmy gdzieś po szkole na kebab czy coś, to pogadamy. Ale o czym? Tobiasz, czego ty ode mnie chcesz? No, Wiolka ma rację. Jesteś za młoda, żeby wyjść za mąż. Wybacz, ale sądzę, że to nie twoja sprawa. No, a co ze szkołą? No trudno, rzucę szkołę. No, chyba nie mówisz poważnie. Przecież to by było najgorsze, co możesz zrobić. Przecież jesteś najlepszą uczennicą, najlepiej zdałaś próbę maturę. Tak, a wiesz, co powiedział mój ojciec, gdy się dowiedział, że zdałam najlepiej z klasy? Ale nieważne, co powiedział twój ojciec, przecież nie uczysz się dla niego. Powiedział, że matura to bzdura. Dokładnie to powiedział. Powiedział, że będzie zadowolony, jak w końcu skończę tą szkołę, wyjdę za mąż albo znajdę pracę. No ale przecież możesz studiować i pracować. Przecież wszyscy teraz tak robią. Jaki problem? Ale ja nie wytrzymam już do matury, rozumiesz? Muszę się od niego uwolnić. I co ja teraz zrobię? Mam jej powiedzieć, że co, żeby nie szukała męża, bo ją kocham? Tylko skąd ja wezmę pieniądze, żeby ją utrzymać? Czyż ona mnie wyśmieje i tyle? Zawodnicy licealnej drużyny piłkarskiej grają dzisiaj ważny mecz. Tymczasem jeden z nich, Robert Bronowicz z klasy 2C,
który do niedawna był kapitanem, przychodzi na mecz pod wpływem alkoholu. Dobrze, daj mi chwilę. Ty, ale co z tobą? Nie, przecież ty jesteś kompletnie nawalony. Ja naprawdę. Ja pierdzielę, człowieku. Jak ty chcesz zagrać w ogóle? Trzeba mnie jakoś postawić na nogi, spokojnie. No, ta, czym go postawisz na nogi? Spokojnie. Masz, wypito. Dzięki. Tak. No, przecież to nic nie da. Popatrzcie, jak on w ogóle wygląda. Nie ma opcji, żeby zagrał. Ja, Marcin cię zabije, rozumiesz to? Ja, cholera, to jest dla nas super ważny mecz. Ja a idę po Marcina. Marcin obchodzi? Ja powinienem być kapitanem, a nie on. Co koleś odwala? Odkąd trener go zdegradował, chłop cały czas pije. Ale pierwszy raz zrobił coś takiego, że przyszedł pijany na mecz. Nie no, koleś przegina i to strasznie. Koledzy są wściekli na Roberta, ale pijany zawodnik nic sobie z tego nie robi. Uważa, że to on nadal powinien być kapitanem drużyny i nie może pogodzić się z tym, że został zdegradowany. Stało się to po tym, jak znęcał się nad koleżanką, która nie chciała się z nim umówić. Między Robertem a nowym kapitanem dochodzi do kłótni. Nawet nie wyjdziesz na boisko! Po co mi zrobisz? Zabronisz mi, panie kapitanie? Żebyś wiedział! Odejdź, człowieku, bo ci... Ogarnij się. Co jest z wami? Co jest z wami? Nie gotowi? Nic się nie dzieje. Wszystko w porządku? Co jest? Już idziemy. Nic, jest w porządku wszystko. Znowu się kłócicie? Znaczy, to lekka spina. Zaraz będziemy na chłopaki, dwie minuty wszyscy na boisku. Okay, ja będziemy. Na twojej głowie. Okej, zaraz przyjdziemy. Poszedł. Masz szczęście, stary, że Dudziak cię nie przyciął, że jesteś pijany. No, chłopaki, zostawcie nas samych na chwilę, okej? Okay? Chodź. Chodźcie, panowie, lecimy. No. Lećcie. A my mamy do pogadania chyba. Zejdź ze mnie, gościu. Między Marcinem i Robertem cały czas jest ostry konflikt. Niby mówią chłopaki, że jest okej, no ale przecież widzę, co się dzieje. I albo się dogadają, albo będę musiał któregoś wywalić z drużyny. Robert nienawidzi Marcina Kosińskiego nie tylko dlatego, że przejął opaskę kapitana drużyny. Jest także zazdrosny o jego dziewczynę Klarę, o którą obaj rywalizowali. Dałeś mi dziewczynę i opaskę kapitana, ale od tego meczu mnie nie odsuniesz, rozumiesz? Przecież obaj dobrze wiemy, że Klara nie była twoją dziewczyną, a kapitanem no, mianował mnie trener. Jesteś i tyle. Sorry, stary, ale nie pozwolę ci wyjść na boisko. Masz się stąd zwijać. Tylko tak, żeby nikt cię nie zobaczył. Bo co? Powiem wszystko trenerowi. Nie zrobisz tego. Robert nie ma pojęcia, co się wydarzyło. Jest zszokowany widokiem zakrwawionego kolegi. Ej, stary, nie ścię mnie. Co się dzieje? Stary, ej, Marcin, obudź się. Co tu się dzieje? O cholera, Marcin! Co z tobą? Co ty mu zrobiłeś? Obudź się! Sam się przewrócił. Ja pierdzielę, nie kontaktuję, leć po trenera. Marcin! Nic mu nie zrobiłem. Nie kłam. Jesteś idiotą! Marcin, budź się! Marcin, co z tobą? Stary, budź się. To był wypadek. Nic mu nie zrobiłem, nawet go nie dotknąłem. Wiem, jak to wygląda. Groziłem mu, coś wypiłem, ale to naprawdę był wypadek. Chwilę później pogotowie zabiera ze szkoły rannego ucznia. Koledzy z drużyny są przekonani, że między Marcinem a Robertem doszło w szatni do bójki. I to Robert uderzył Marcina tak, że chłopak stracił przytomność. Panie Tomku, chłopaki, jak to się stało? Robert Bronowicz go pobił. Robert go pobił? A gdzie teraz jest? Nie wiemy, nawiał. Koleś był całkowicie nawalony, co? Nawalony? Robert był pijany? Tak. W szkole? Ja tego nie widziałem. Czego wy tego nie zgłosiliście? Dobra, spokojnie, ale jesteście pewni, że był pijany? Tak, jesteśmy pewni, on ledwo na nogach stał. I widzieliście całą bójkę? No nie, ale... No to co właściwie widzieliście? No nic, no bo nas tam nie było. No, proszę, no to skąd wiecie, co się stało? No bo zamknęli się we dwóch w szatni, no i kłócili się strasznie, no i to przecież chyba logiczne, że Robert go pobił, tak? Tak, oni się cały czas kłócili o dziewczynę, a poza tym spiny w drużynie we dwóch. Rozumiem. Odwołaj mecz, znajdź chłopaka. Dobra, zamknę szatę. Tak, niech nikt tam nie wchodzi. Jak go spotkacie, to mu powiedzcie, żeby do mnie przyszedł. Jasne. Ja chcę być w jego skórze. O, jest tak, to dorwiemy. Staniesz dla niej porządne. Napisał, że ma 40 lat, jest przystojny i ma własną firmę. I nie może znaleźć żony? Maturzystka Lucyna Kruczek, która szuka męża przez internet, dostała już pierwszą propozycję od nieznajomego mężczyzny. Dziewczyna umówiła się z kandydatem na męża na parkingu przed szkołą. Spodziewa się poznać atrakcyjnego biznesmena. Nie, na pewno to nie ono, co ty? Cześć dziewczyny! Szukam Lucyny Kruczek. Poszła do domu. Zaraz. To ty jesteś Lucyna. Trochę inna niż na zdjęciu, ale poznaję przecież. Coś się panu pomyliło. Ja nie jestem żadna Lucyna. Roman, wiem was. Ale co ty przecież, ja głupi nie jestem. No, Lucy. No wie pan co? To
taki żart. Koleżanki postanowiły się pobawić moim kosztem. Tak, my. Wszystko na nas. Czyli że co, że męża już nie potrzebujesz? Nie potrzebujesz męża? No nie, nie potrzebuję. Mam dopiero 18 lat. Po co się urwałem, żeby tu przyjechać. Z roboty! Przykro mi, ale to nie moja wina. Proszę się zmieścić na moje koleżanki. A wy myślicie, że co, że to tak jest przyjemnie kogoś w konia robić, co? A co pan niby taki uczciwy? Miał mieć pan 40 lat i być przystojny, a jakoś ani tego nie widzę. No sorry. Dobra, gówniar jedny. Chodzi za zebra. A co ty myślałaś, że w internecie faceci fajni szukają sobie żon? No, bez jaj. No, jeszcze kobieto. Zobaczymy. Kto się śmieje, ten się śmieje ostatnio. Czekaj, pomachaj mu. Bye! Bye. Bye. No powodzenia, rzeczy, Lucja. Powodzenia. Niezła siara, wstyd jak nie wiem. Co to w ogóle za koleś? Ale się nie poddam. Złe, dobrego początki, jak mówi mój kochany ojciec. Ale ja mu jeszcze pokażę, że znajdę sobie fajnego męża. Nastolatka nie zraziła się niepowodzeniem i dalej szuka męża w internecie. Nie wie, że zakochany w niej Tobiasz cały czas ją obserwuje. Do tej pory wstydził się powiedzieć Lucynie o swoich uczuciach, ale kiedy dowiedział się, że dziewczyna chce wyjść za mąż, postanowił działać. Jakiś młody też nie musi być. Wiesz, tylko nie jakiś stary. Coś więcej? Jakieś wymagania co do charakteru? No, żeby nie zanudzał. Czytał jakieś dobre książki, oglądał fajne filmy. Tak, żeby dało się z nim pogadać. Dam radę. Co? Nie, nic. Ej, no zaczekaj, co to miało znaczyć? Zobaczymy się na następnej przerwie. Ej, Lucy, czego on chciał? Ostatnio ciągle za tobą lata. Zakochał się chłopak, czy co? W sumie to jest fajny, spoko się ubiera i fajnie wygląda. No. Możecie skończyć paplać? Muszę wyjść za mąż. Zapomniałyście? No tak. Aha, za mąż, no tak. No nie wiem, co ten Tobiasz kombinuje. Chyba nie chce mi się oświadczyć. Nawet go lubię, podoba mi się. Jest fajne, ale przecież ja nie mogę teraz o tym myśleć. Ja muszę jak najszybciej wyjść za mąż.